do rekordowego sezonu 17-18, w którym strzeliłeś 55 goli, troszeczkę zabraknie. No ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, bo dzisiaj zamiast nagrody Króla Strzelców odbierasz nagrodę za gola kwietnia. Pamiętasz jak i komu go strzeliłeś? Pamiętam. To był mecz przeciwko Rodłowi Granowice i to był strzał spoza pola karnego. Od poprzeczki dwa razy odbiła się, także jestem zadowolony, że taką bramkę udało się strzelić. Widzimy, że pamięć równie dobra jak skuteczność. O tym, że strzelasz dużo goli, wiedzą właściwie wszyscy w okolicy, ale powiedz naszym widzom, czy często zdarzają ci się takie efektowne jak ten z Rodłem, czy jednak częściej wcielasz się w rolę typowego egzekutora? Oj, takie bramki efektowne to rzadko kiedy się strzela, bardziej w roli egzekutora występuje. W tym sezonie masz na koncie 18 goli, jeszcze jeden mecz do rozegrania. Pytanie, czy to jest wynik, z którego jesteś zadowolony, czy jednak odczuwasz niedosyt? Odczuwam niedosyt i to bardzo duży. Liczyłem w okolicach 40 goli, ale kontuzje trochę skomplikowały to tak, że jest duży niedosyt. No czyli indywidualne wyniki, troszeczkę w indywidualnych wynikach przeszkodziły kontuzje, ale zespołowo chyba nie jest źle. Wciąż macie szansę nawet na drugie miejsce. No nie jest źle, ale celowaliśmy na pewno w pierwsze miejsce na awans. Także myślę, że chociaż drugie miejsce się uda zdobyć. No to na koniec pytanko o koleje dolnośląskie, czwartą ligę. Wiemy, że te rozgrywki też śledzisz, między innymi na naszej antenie. Pytanie, jak się zapatrujesz na baraże? Myślisz, że te kluby z czwartej ligi się utrzymają, czy jednak wymyślisz, że może być jakaś niespodzianka? Z tego, co tam oglądam, śledzę, to myślę, że utrzymają się z czwartej ligi, lecz trzymam kciuki za Lexat, bo tam mój przyjaciel gra akurat i mam nadzieję, że awansują oni chociaż. No to jeszcze na koniec, w takim razie powiedz nam, czy ty na przyszły sezon zostajesz w Wilkowiance? Na tą chwilę na pewno zostaję, także jest tu dobra atmosfera, dobrze się tu czuję, zostaję. I za rok też walka o awans? Walka o awans będzie.